Witam dzisiaj na Zbyt Wizualnie, ta gra nazywa się Star Wars Republic Commando i jesteśmy w czymś, co było podpisane jako misja dodatkowa, którą mi przed chwilą wywaliło, bo Fajnie by było podejść i zobaczyć. It's the invasion force. Taking the city was only the beginning. I've never seen so many ships before. Yes, sir. Yes, I'll patch you through right away. Listen up, Deltas. All Republic forces established forward command in Kajiro. Is that really who I think it is? Rendezvous with Delta Squad, we must. Upon them, we rest Macho. Wookiee freedom must not be sacrificed. Sorry, Deltas. Looks like it's back to the action. You have your orders. Delta Squad, lock and load. Czemu byłem przekonany, że jest jeszcze cały jeden ten epizod misji? Był koniec i jakiś taki... O, Kwaśniewski Julian. True Julian. Dziękuję za uwagę! Najdrudniejszy odcinek ever. Nie wiem co to było. Czy to miało w ogóle 3 minuty, ale okej. Dobra, no, klika się. Nie przemawia do końca do mnie ta gra, to znaczy ma potencjał, zestarzała się bardzo i jak na swoje lata mogła być poniekąd lekko rewolucyjna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest mocno przereklamowana, bo no, inteligencja jednostek jest słaba. No, może jakbym lepiej nimi zarządzał, to pewnie, ale gra ma sporo takich problemów, że jednocześnie była bardzo liniowa i starała się tą liniowość przekuć w zaletę, co moim zdaniem nie wychodziło, przez co nie dość, że wyszła krótka w rezultacie, bo tak myślałem, że jestem 3/4 gry, a okazało się, że skończyłem, nie? Tak troszkę krótsza była niż myślałem, że jest, wiedząc, że jest krótka, więc i w sumie wydaje mi się, że ma drzemie w samym pomyśle spory potencjał, który był mocno niewykorzystany ze względu na warunki, jakie wtedy panowały i inteligencja, nie wiem, jednostek nie była tak rozbudowana w latach, kiedy ta gra wychodziła i grafika była nie taka, chociaż grafika mi prywatnie nie przeszkadza, ale wydaje mi się, że można było wykorzystać sporo takich rzeczy jak, bo to są żołnierze, czyli na przykład kamuflaż, nie? Zrobić jakieś liście i tak dalej, zbudować mapy tak, żeby można było opracować jakąś taktykę i przechodzić te mapy, a nie tylko tu tych dać, tu tego dać, do działa tamtego, bo jest najlepszy i strzelać, biegać w kółko wroga, żeby trzymał na mnie agro, żeby strzelał za mną, a reszta teamu, żeby to zdjęła. Brakowało mi czegoś, co na przykład w Hitmanie jest, w gierce, w tej serii całej, że na różne sposoby da się wymyślić jakiś plan i przejść misję ze swoim planem, a nie tak jak twórcy łańcuszek, wiecie, zadań, trzymamy się za rączkę, idziemy do przodu, bo właściwie tak tutaj było, nie dało się poszaleć i to jest ogromny potencjał, który nie został wykorzystany jakoś dalej, ale całkiem przy mnie, poza tym, że klony były wybitnie głupie i mnie to wkurzało, bo często bardziej mi przeszkadzały niż mi pomagały, to wydaje mi się, że bardzo przyjemna gierka.
Jakby ktoś bardziej lubił shootery ode mnie, to już w ogóle.